Your destiny is here. That lightsaber. It belongs to me. Come get it. Dlaczego George Lucas nigdy nie zdecydował się sam stworzyć kolejnej trylogii Gwiezdnych Wojen? Czy kiedykolwiek były w ogóle szanse na to, by twórca uniwersum Star Wars faktycznie zajął się produkcją epizodów od 7 do 9? Wokół tego tematu przez lata narosło wiele mitów, więc w tym materiale postaram się je obalić, pokazując, jakie było podejście Lucasa do trylogii sequeli. Bo prawda jest taka, że na przestrzeni ostatnich 15 lat reżyser wielokrotnie tłumaczył, dlaczego epizody 7, 8 i 9 nigdy nie powstałyby, gdyby zależało to tylko wyłącznie od niego. Ale do rzeczy. Zacznijmy od tego, że na początku lat 80., w pierwszych miesiącach prac nad Imperium kontratakuje, George Lucas nie tylko mówił o częściach od 7 do 9, ale i epizodach 10, 11 oraz 12. Miało to miejsce w okresie, w którym w scenariuszu Darth Vader wciąż nie był jeszcze ojcem Luke'a, a historia znacząco różniła się od tej, jaką znamy z finalnej wersji Imperium. W książce Star Wars Archives, która wydana została w 2018 roku i jest autoryzowana przez samego Lucasa, możemy przeczytać transkrypcję rozmów reżysera zarówno z okresu prac nad filmem, jak i poznać jego współczesny komentarz tamtych wydarzeń. Lucas tłumaczy w niej, że o ile na samym początku produkcji 5 epizodu faktycznie myślał o nawet 12-częściowej sadze, to z pomysłu tego zrezygnował jeszcze przed pisaniem scenariusza Powrotu Jedi. Co więcej, w czasie realizowania finału oryginalnej trylogii, Lucas był zdania, że to ostatni film z serii i nie wie, czy kiedykolwiek do niej powróci. W książce Star Wars Archives reżyser tłumaczył, że presja wynikająca z prac nad filmami, ale i zarządzaniem własną firmą, Lucasfilmem, była wykańczająca. Musimy bowiem pamiętać, że chociaż Gwiezdne Wojny uczyniły ostatecznie reżysera milionerem, to wcześniej postawił on na nie wszystko, co tylko miał. Sam sfinansował produkcję Imperium kontratakuje, zadłużając się przy tym ponad stan, ze świadomością, że jeśli film nie okaże się sukcesem, do końca życia będzie musiał spłacać ogromne długi. I choć ten zakład z losem Lucas wygrał, to zwycięstwo miało swoją cenę. W książce Lucas wspomina ten okres i swoje ówczesne przekonanie, że Powrót Jedi był ostatnią częścią sagi. Po Nowej Nadziei chciałem zrezygnować i usunąć się w cień, nadzorować projekt, a reżyserię i scenariusz powierzyć komuś innemu. Ale kiedy zrobiłem to w Imperium i Powrocie, nie potrafiłem zmusić się do stania z boku. Musiałem się zaangażować. Gwiezdne Wojny są moją unikalną wizją, a do tego tak skomplikowaną technologicznie i koncepcyjnie, że ostatecznie byłem zaangażowany w oba te filmy tak samo jak w pierwszą część. Gwiezdne Wojny zdominowały moje życie i miały mnie w garści. Musicie wiedzieć, że każdy film to 3-letnia praca, z czego przez 2 lata pracujesz praktycznie non-stop. 10-12 godzin dziennie, przez 6 dni w tygodniu. W tym czasie masz 2 okresy trwające od 4 do 6 miesięcy, w czasie których pracujesz po 16-18 godzin na dobę. Śpisz maksymalnie 5 godzin. W niedzielę masz wolne, ale jesteś wykończony i w zasadzie dalej myślisz o filmie, o tym, co nie działa, co trzeba jeszcze zrobić i tak dalej. Ludzie z reguły nie dostrzegają konsekwencji takiego stylu życia. Możesz tak funkcjonować przez kilka miesięcy, ale nie lat. Czujesz na sobie tę ogromną presję, jesteś coraz mniej szczęśliwy, a coraz bardziej zmęczony. Problemy, które masz w pracy, przynosisz do domu i to się odbija na twoich bliskich. Mimo wszystko czułem, że muszę dokończyć tę historię i ten jeden ostatni raz wejść z aktorami na plan, żeby zrobić Powrót Jedi i zamknąć tę opowieść, moją opowieść. W czasie prac nad finałem oryginalnej trylogii George Lucas był zdecydowany odłożyć Gwiezdne Wojny na półkę.
Decyzja ta wydawała się niemal nieodwracalna, gdy po rozpoczęciu etapu postprodukcji jego żona, z którą reżyser miał 2-letnią córeczkę, złożyła pozew o rozwód. To mnie zniszczyło, bo w ogóle się tego nie spodziewałem. Kończyłem film i jednocześnie finalizowałem rozwód. Próbowałem być twardy, ale to było bardzo, bardzo trudne. Przez większość etapu postprodukcji byłem w emocjonalnej rozsypce. Ledwo trzymałem się na nogach. Wymagało to ogromnego samozaparcia, żeby rano wstać z łóżka i iść do pracy. Byłem przybity i nieszczęśliwy. Kiedy film trafił w końcu do kin, a wkrótce rozwód reżysera został ogłoszony publicznie, Lucas postanowił skupić się na rodzinie i wychowaniu córki, a wszelkie pomysły dotyczące Gwiezdnych Wojen zamknął w szufladzie. W książce wspomina nawet, że gdyby mógł nie stworzyć Gwiezdnej serii, ale w zamian odzyskać stracone lata rodzinnego życia, pewnie by to zrobił. Dodaje jednak przy tym, że jedyna rzecz, która zapewne by go przed tym powstrzymała, jest świadomość, jak wielu ludziom na całym świecie Gwiezdne Wojny dały radość i szczęście, jak zmieniły życie niektórych po prostu na lepsze. Lucas wspomina w Star Wars Archives, że dopiero 2 lata po premierze Powrotu Jedi zastanawiał się, czy może kiedyś stworzy trylogię prequeli, ale były to bardziej luźne rozważania, a nie jakiś konkretny pomysł. O trylogii sequeli mówi natomiast, że idea stworzenia filmów ze znacznie starszymi Markiem Hamillem, Harrisonem Fordem i Carrie Fisher wydawała mu się co prawda ciekawa, ale poza tym nigdy nie próbował tej idei jakkolwiek rozwijać. Kolejnych 10 lat Lucasowi minęło pod znakiem życia rodzinnego. Do Gwiezdnych Wojen wrócił dopiero w połowie lat 90., przygotowując zremasterowaną wersję oryginalnej trylogii oraz rozpoczynając pracę nad prequelami. W 2005 roku, kiedy ostatnia część drugiej trylogii ukazała się w kinach, Lucas udzielił bardzo ciekawego wywiadu w programie 60 minut. W nim bez wahania stwierdził, że saga Skywalkerów jest skończoną historią i nigdy nie będzie epizodów 7, 8 i 9. What if someone else beside you came to you and said, I want to make episode 7? Could you see that happening? No. No, absolutely, positively, you're really closing the door without any wiggle room whatsoever. Right. There is no episode 7. W książce Star Wars Archives Lucas tłumaczy, że później myślał nad trzecią trylogią, ale ta nigdy nie była niczym więcej niż notatkami na marginesie. Chciałby w niej wrócił Darth Maul i wprowadzona została znana z książek i komiksów Darth Talon, ale pomysł ostatecznie porzucił. Jak sam podkreśla, na tym etapie czuł się już wypalony i zmęczony. Pomysł o przywróceniu Maula do życia podsunął jedynie Dave'owi Filoniemu, który zrealizował go potem w serialu Wojny Klonów. Kiedy Lucas negocjował później z prezesem Disneya Bobem Igerem sprzedaż Lucasfilmu, temat sequeli powrócił. Reżyser namówił obsadę oryginalnej trylogii do powrotu do ich ról, a także przygotował bardzo ogólnikowy draft historii dla 3 nowych filmów. Ale musimy pamiętać, że te działania miały przede wszystkim na celu zwiększenie wartości Lucasfilmu przed jego sprzedażą. Disney bowiem, nabywając firmę, nabywał tylko i aż prawa do franczyz takich jak Gwiezdne Wojny czy Indiana Jones, ale nie nabywał całej gotowej infrastruktury, jak miało to miejsce chociażby w przypadku Marvela. Na początku negocjacji w firmie nie trwały żadne prace nad jakimkolwiek filmem. Nie było żadnego gotowego planu, co obniżało wartość Lucasfilm. Sam Lucas również nie zamierzał uczestniczyć w produkcji kolejnej trylogii. Biorąc pod uwagę, że 10 lat zajęło mi stworzenie prequeli, to zakładając, że zacząłbym w 2012 roku kolejną trylogię, w 2021 wciąż pracowałbym nad 9. epizodem. Zadałem sobie wtedy pytanie, czy ja naprawdę chcę robić to do końca swojego życia? Wraz z żoną spodziewaliśmy się wtedy kolejnego dziecka, więc stwierdziłem, że chcę mieć spokój i cieszyć się życiem wraz z rodziną. Oczywiście, mogłem nie sprzedawać Lucasfilmu, tylko powierzyć produkcję komuś innemu, ale to nie byłaby emerytura. Próbowałem tego już wcześniej i nigdy nie byłem w stanie się zdystansować. Koniec końców spędzałem na planie każdy swój dzień.
Poświęciłem Gwiezdnym Wojnom 40 lat swojego życia, więc oddanie ich nie przyszło mi łatwo, ale to była prawidłowa decyzja. George Lucas tak naprawdę nigdy nie zamierzał sam stworzyć części 7, 8 i 9 i gdyby nie sprzedaż Lucasfilmu Disneyowi, prawdopodobnie nie zacząłby nad nią żadnych konkretnych prac. Owszem, na przestrzeni lat miał różne, bardzo ogólne pomysły i niektóre, trzeba przyznać, bardzo intrygujące, aczkolwiek nigdy nie wziął się za to tak naprawdę na poważnie. Jak zawsze, dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. A przy okazji, skoro sam George powiedział, że jego największym zwycięstwem są te wszystkie piękne emocje i szczęście, jakie dał ludziom Gwiezdnymi Wojnami, to podzielcie się w komentarzach swoim najfajniejszym wspomnieniem dotyczącym Star Wars. Na koniec chciałbym wyróżnić patronów kanału, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania tego filmu. Jeszcze raz wielkie dzięki za udzielone przez Was wsparcie. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach. Wściekłe wąsy znajdziesz też na Instagramie, Facebooku czy Discordzie. Jeśli masz taką możliwość i chęci, gorąco zachęcam do wsparcia kanału na platformie Patronite. Zostając patronem, nie tylko dostajesz różne bonusy, ale i pomagasz mi tworzyć więcej treści. Link do profilu na Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami.